posiadanie mniejszościowego udziału w firmie prywatnej, w sensie niegiełdowej, to jest ryzyko. Bardzo duże ryzyko. Bardzo duże ryzyko. Ciekawym, powtarzającym się wątkiem, bo wiesz co, my w tej chwili ze wspólnikiem skupiamy się praktycznie wyłącznie na obsłudze transakcji sprzedaży prywatnych firm w Polsce i powtarzającym się tematem jest to, że właściciel mówi, ja bym sprzedał, ale na przykład bym sobie mały pakiet zostawił. W ogóle wiesz, bez tej perspektywy, no właśnie, dokładnie. Między innymi po to rozmawiam z tobą, żeby usłyszeli to od kogoś, kto naprawdę się na temacie zna. No, wiesz co, bo ludzie mają takie mrzonki pod tytułem, że może ten nowy właściciel to będzie lepiej prowadził i on tam wielokrotnie na tym zarobi, a prawdopodobnie będzie tak, jak mówisz, że raczej będzie miał tylko problem z tego. Jeszcze powiem ci jedno. Po pierwsze, nie ma sensu mieć pakietu mniejszościowego, żadnego. Po drugie, ja bym takiej firmy nie kupił, bo ja nie chcę mieć inwestora, jakiegoś tam udziałowca mniejszościowego, który gdzieś tam, z którym się muszę dzielić informacjami na przykład, bo sprawozdanie finansowe, takie rzeczy, bo każdy udziałowiec przynajmniej minimalne informacje musi dostać według prawa, więc ja bym nie chciał takiego wspólnika, po co mi? Ja bym nie kupił takiej firmy. A ja kupowałem firmy. Kupiłem firmę w Anglii i kupiłem duży pakiet firmy tutaj startupów koło Bostonu, to w latach tam 90. Czyli też jak kupowaliśmy, to całkowicie Anglik, no wtedy nie było problemu, on tam myślał, że dostanie troszkę, że to się nie opłaca i zresztą nie chcieliśmy kupować tej firmy, jeśli będzie miał nawet jedną akcję, jeden udział. Aha. Jasne. No to bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo ja myślę o tym podobnie, w tym sensie, że to jest kłopotliwe dla obu stron i dla tego, co kupuje, i dla tego, co sprzedaje. No tak naprawdę ten, co sprzedaje, jest przyzwyczajony do tego, że jest u siebie, jest szefem, panem, królem, a potem tak naprawdę no jest tak naprawdę piątym kołem u wozu. Z drugiej strony ten, co kupuje, tak jak mówisz, musi się dzielić informacjami. To polskie prawo spółek daje udziałowcom w spółkach całkiem szerokie kompetencje do wglądu, chyba że jest rada nadzorcza, ale jeżeli nie ma rady nadzorczej, a to się zdarza, zwłaszcza w mniejszych firmach, no to ten udziałowiec ma prawo tak naprawdę wglądu we wszystkie informacje i to nie tylko publiczne, więc jest kłopotliwy. Czyli to jest tak naprawdę to pozostawanie na mniejszościowych udziałach, to jest kłopot dla wszystkich. Co innego na giełdzie, prawda? Tak. No, bo tam są mechanizmy, które chronią też mniejszościowych, a z drugiej strony chronią tego większościowego przed koniecznością nadmiernego dzielenia się wiedzą. Nie? Tak, no bo jeśli jest firma giełdowa, to te twoje udziały, gdybym ja cię kupował, to ten mniejszościowy udział, znaczy dostajesz udziały mojej firmy i możesz za swoje, czyli możesz iść na giełdę i je sprzedać. Tak. Albo dostajesz cash. Czyli pieniądze za wszystko, to zależy. Ale znaczy to nie jest spotykane, żeby ktokolwiek chciał jakiś mniejszościowy pakiet, bo to jest zupełnie bez sensu. Jasne. Powiedz, ile odpoczywałeś przed założeniem kolejnej firmy? Ile czasu miałeś przerwy między Artelem a Crosscomem? Tydzień. Wiesz co, i to jeszcze nie była przerwa, to byłem pijany cały tydzień. Byłem tak zaszokowany tym, że mnie zwolnili nagle. W ogóle to było dla mnie nie do przyjęcia. Ja byłem całym mózgiem tej firmy, całym silnikiem napędowym tego wszystkiego. Beze mnie to się i tak później rozleciało. Oni później i udało im się to sprzedać, ale w międzyczasie ja swoje akcje sprzedałem, więc mnie to nie interesowało, ale to byłem tak zaszokowany, to jakby mi ktoś, wiesz, w łeb szczerił. Więc jak przyjechałem do domu, to nie wiem, chyba wziąłem z dwie butelki wina od razu i cały tydzień piłem po to, żeby uszyć w ogóle ten cały gniew, to wszystko, rozpacz. To było jakby, jakby mi ktoś, nie wiem, członka rodziny zabrał.
No i od razu zacząłem myśleć, ok, co teraz dalej? No i trwało to chyba z 6 miesięcy, zanim wymyśliłem pomysł na nową firmę i wszedłem w taką dziedzinę, na której się nie znałem, więc to było no, dużym wyzwaniem, ale nie odpoczywałem wcale. Tak samo było z ostatnią firmą, jak sprzedałem Proscom, to ja już od razu wynegocjowałem z firmą, to była duńska firma, która to była merger, czyli fuzja, a nie sprzeda, bo połączyliśmy dwie firmy, ale ja odszedłem z tej firmy. Oni mieli większościowy pakiet i od razu zatrudniłem, znaczy w ramach tej transakcji uzgodniliśmy, że ja sobie wezmę czterech inżynierów w Gdańsku i pewien pakiet, i pewne oprogramowanie, nad którym oni już pracowali, bo to miał być produkt dla Crosscomu. Ale firma duńska tym się nie interesowała, więc ja wynegocjowałem z nimi, że tam za jakąś tam małą sumę pieniędzy i odpuszczą ten software i czterech inżynierów, którzy nad tym pracowali. I od razu nie było żadnego odpoczynku. Zero. Jasne. Ty jesteś pracusiem w takim razie. Czy ty nie pracujesz dla pieniędzy? To dlaczego ty pracujesz tam? Wiesz co? Teraz nie pracuję, ale pracuję. Czyli moim głównym teraz wyzwaniem jest to, że nie mam głównego, dużego celu. Że zajmuję się pierdołami za przeproszeniem. Nawet te inwestycje tam, wiesz, 100 tysięcy tam czy 200 tysięcy, to nie są dla mnie, to nie mało interesujące dla mnie, w ogóle to mnie już nie interesuje i tym się nie zajmuję, czyli nie zajmuję się ważnymi sprawami. To mnie męczy, bo ja muszę się mieć coś na celu, na celowniku, jak to się mówi, przepraszam. I w tej chwili właśnie szukam takiego czegoś, no bo bezczynność, wiesz, czytam mnóstwo książek. Ja tu właśnie patrzę, tu mam chyba 60 książek leży, które jeszcze czekają na czytanie. Tam nie wiem, tam półek jest chyba z 300 książek, które tam, no większość czytałem, niektóre jeszcze trzeba będzie czytać, ale to za mało. Więc ja byłem zawsze takim, wiesz, no obsesyjny, żeby się zająć czymś i ciągnąć do jakiegoś wielkiego celu. No i jak się nie ma celu, to nie jest tak dla mnie życiem takim, no bo relaksować się można i ja relaksuję i chodzę do fitness klubu tam kilka razy w tygodniu, robię tam to takie te minimalne rzeczy, ale w sumie dla mnie jest potrzebny wielki cel. Nie mam go teraz. Z tego, co mówisz, to ty lubisz tworzyć, kreować, a pieniądze są pewną punktacją, nie? Jakąś. Czy to robisz dobrze, nie? Czy w sensie, czy to się tym adresatom tego rozwiązania, tak, które tworzysz, podoba. Tak. No tak, no bo no jasne. A powiedz mi... Tak. Czyli to jest taki, wiesz, miernik twojej pracy. Inni ludzie mają inne mierniki. Dla mnie to akurat to jest te pieniądze na koncie, ale one nie są celem. I co jest... Wiesz, jak sam wiesz, prowadzenie biznesu, w ogóle założenie biznesu od zera i prowadzenie go, to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo trudny temat, trudna robota. To jest według mnie sprawdzian wszystkiego, całego człowieka, bo nie tylko chodzi o pomysł, jakieś tam inteligentne rozwiązania, ale o charakter, wytrwałość. To często mówię, że przedsiębiorca to tak jak bokser, idzie nawet mistrz świata, dostaje w gębę i czasami leży na deskach, ale musi się podnieść i bardzo często ja podziwiam tych bokserów, bo sędzia mówi, że już nie, dostałeś tyle razy i leżysz, a on jeszcze chce i jeszcze walczy. To jest dla mnie tak, jak tak działa przedsiębiorca. On się nie poddaje, wiesz, ledwie chodzi na nogach, ale musi walczyć. I dla mnie to jest sprawdzian charakteru i człowiek, który to robi, to ja go podziwiam. Ja uważam, to są ludzie, którzy naprawdę zmieniają świat. No i jak ja tego nie robię, no to ja uważam, że jestem leniem. Yes. I rozumiem, że dlatego nie odpoczywasz między projektami, tylko
działasz cały czas. Nie odpoczywałem. Tak. A powiedz mi... No bo to jest taki główny cel. No. A dalej. Czym się różniło budowanie firmy drugi i trzeci raz od tego pierwszego? Czy się czułeś inaczej? Bo wiedziałeś więcej, miałeś świetny track record, ludzie już wiedzieli, że inwestowanie z tobą daje zwroty. No okej, zawsze się znajdą jacyś antyentuzjaści, tak jak ten gościu, który jakby stracił szansę zainwestowania w Crosscom. Natomiast jakby na poziomie emocji, jakby, czy to było tak, że ty za tym pierwszym razem była jakaś niepewność, a za drugim już wiedziałeś, że się uda? Czy jak to było w ogóle? Jak ty się czułeś? No więc za pierwszym razem nie wiedziałem tego, co nie wiedziałem. Czyli było wszystko odkryciem dla mnie. Wszystkich problemów biznesowych w ogóle nie miałem, nie wiedziałem, że takie są. Drugim razem założyłem firmy, żeby nie dla pieniędzy, bo pieniądze już były. Nie było ich za dużo, ale była wystarczająca liczba. Założyłem tą drugą firmę tak z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to, że mnie zwolnili, to było dla mnie takim olbrzymim ciosem, więc ja leżałem na deskach jak ten bokser i ja mówię, nie. Ja muszę sobie udowodnić i przy okazji im pokazać, że nie jestem jakimś tam fajtłapą, tylko że jestem człowiekiem sukcesu. I to mnie pchało do przodu. Ale miałem już doświadczenie, więc na przykład wiedziałem, co mi jest potrzebne. Ja wiedziałem też, czego oczekiwać. Na przykład we wszystkich moich startupach, pierwszy startup to było tak okazyjnie, znaczy przypadkowo, moim partnerem w pierwszym startupie był sprzedawca. Wziąłem sprzedawcę dlatego, że ja wiedziałem, jak zbudować produkt, ale ja nie czułem się dobrze, nie byłem sprzedawcą i nie wiedziałem, jak go sprzedać, więc akurat on się zgodził, był chętny. Okazało się, to był strzał w dziesiątkę. Drugim razem już wiedziałem z góry, że muszę mieć sprzedawcę od pierwszego dnia. Zanim nawet produkt powstanie, to mój sprzedawca musi chodzić do klientów i usustawiać klientów, żeby jak będzie produkt, żeby kupili. Czyli pierwsza taka wiedza, znaczy w trzecim startupie też od pierwszego dnia miałem sprzedawcę. Czyli wiedziałem, że trzeba od razu myśleć o sprzedaży od pierwszego dnia. Mhm. Większość startupów dzisiaj to są inżynierzy, którzy po prostu wsiąkają w budowanie produktu. Robią to, co lubią, to, co im wychodzi, a nie biorą się za ten najtrudniejszy temat, czyli sprzedaż. I to wykańcza firmy. Wszystkie startupy, którym te 19 na wejścia, które im nie wychodzi, po prostu nie mają wystarczająco dużej sprzedaży. Za późno sprzedawali, zaczęli sprzedaż, pieniądze się skończyły, trzeba było nowych inwestorów, nowi inwestorzy dali gorsze warunki, albo nie zainwestowali, albo coś tam. I te firmy giną, dlatego że nie było koncentracji na sprzedaży. Ja się tego nauczyłem, ja to od razu brałem. Druga sprawa, to ja wiedziałem, że najważniejsi są ludzie, że trzeba mieć naprawdę fantastycznych ludzi. I szukałem tych pierwszych tam 3, 4, 5, 6 pracowników, to musiałem ich się z nich zakochać. Bo mi się tak polubił, na przykład Larry Sandberg, który był był moim pierwszym inżynierem w Crosscomie, no to ja najpierw przesłuchiwałem wielu kandydatów, ale przy spotkaniu Larry, z którym się spotkałem, od pierwszej minuty mówię, no to od razu go polubiłem. Człowiek miał innowacje, kreatywny, no spokojny, naprawdę. I od razu mówię, kurczę, no od razu to w ciągu 5 minut, ja muszę go mieć. I no i mu zaoferowałem, że dostaje bardzo małą pensję, połowę tego, co zarabiał, ale dałem mu udziały i się zgodził. No. Więc ten trzon ludzi musi być fantastyczny, bo inaczej to się wykoleisz. No i wiedziałem też, że w biznesie nic nie idzie tak, jak planujesz.
i byłem przygotowany na te ciosy. Wiesz, jak te pierwsze boksy, jak bokser. Już wiedziałem, że trzeba się bronić, trzeba unikać, ale że dostanę w gębę wcześniej czy później, niezależnie jak to się da. Czyli być przygotowany na tam i że to jest normalne, że będziesz leżał na desce nie raz, dziesiątki razy. Ale trzeba wstać. Nawet taki pamiętam, w Gdańsku tam taki jest cytat po chłopakach, że tat powiedział kiedyś, że jeśli oddychasz, to jeszcze masz szansę. Wow. Czyli więc ja wiem, że biznes jest cholernie trudny i żeby się nie poddawać, tylko walczyć. Większość ludzi poddaje się za wcześnie. I tak? Tego ja się nauczyłem w pierwszej firmie, żeby się nie poddawać. Walczyć. Czyli, ale z kolei ostatnia firma, jak zakładałem, to byłem troszkę zapewny siebie. Bo już miałem pieniądze, miałem bardzo duże doświadczenie, dwie firmy giełdowe, kurczę, wszyscy mnie znali. Robiliśmy analizę rynku, budowaliśmy software, produkt, który bazował na wiedzy, którą zdobyłem obsługując klientów, bo budowaliśmy tam przełączniki, różne routery, switche i tak dalej do sieci, więc miałem kontakt z dużymi firmami i wiedziałem, jaki mają problem. Każda firma miała dokładnie ten sam problem. A problem był taki, że jak jest duża sieć komputerowa w dużej firmie, tysiące PC-ów i coś przestanie działać, bo tak jest, bardzo często tak wyskakuje, że no coś nie działa, jak teraz, wiesz, rozmawiamy, coś się zacina, nie wiadomo co. No i pierwsze pytanie każdy zadaje w dużej firmie, ci ludzie z IT, że okej, co się zmieniło? Okay? Więc my postanowiliśmy, że zbudujemy software, który będzie śledził wszystko, co tam trzeba śledzić i jak coś tam padnie, to klient może wejść na stronę i zobaczyć, co się zmieniło. Jakieś parametry, jakieś ustawienia, jakieś tam przeciążenie, coś tam, to siam to. No i to był idealny pomysł. Mówię, kurczę, no to każdy to kupi, bo to jest norm, każdy zadaje to samo pytanie i ja będę miał software, który na to odpowie w ciągu 5 minut. I zbudowaliśmy ten software, zaczęliśmy budować go w Crosscomie, jak mówiłem, kupiłem od tej firmy, która z którą była fuzja, że odkupiłem tam za kilkadziesiąt tysięcy dolarów ten program i dali mi 4 inżynierów. Zainwestowałem $1 milion własnych pieniędzy i przez rok czasu, a miałem sprzedawcę, partnera, który był moim wiceprezesem sprzedaży w Crosscomie, czyli bardzo doświadczony, sprawdzony człowiek, który gwiazdo sprzedażowy. Mhm. I po roku czasu, Nigel się nazywał, Nigel mówi, to już było wcześniej, ale mówi, tego się nie da sprzedać. Nikt nie chce kupić. Kurczę, jak to, nikt nie kupuje tego produktu. Czyli byłem pewien siebie, zrobiłem analizę rynku, zainwestowałem pieniądze, miałem fantastyczny produkt, chłopaki zbudowali na świetnie, nie tylko było 4, tam już jeszcze zatrudniliśmy więcej, mieliśmy fantastyczną drużynę chłopaków tam w Gdańsku, zbudowali świetny produkt i nikt nie kupuje. I co mówisz? No i musieliśmy zamknąć ten projekt. Tak. I wiesz co, nie wiem, czy zobaczysz tutaj, patrz. Widzisz, na ścianie wisi dyskietka i tu jest na tym, Aha. a tu jest opakowanie do dyskietki. I to jest kopia tego produktu, który zabiliśmy, kosztuje mnie $1 milion. Nie mam żadnego obrazu, który kosztuje tam więcej niż parę tysięcy, a tu mam milion dolarowy obraz, czyli ramka oprawiona, ta dyskietka i musieliśmy zamknąć projekt. Straciłem $1 milion. O kurczę. I z produktu ani jednej kopii nie sprzedaliśmy. Ja cię kręcę. No. Ale się nie poddałeś. Nie poddaliśmy, no nie. I zrobiliście tak zwany pivot. Pivot, tak. Pivot. I co ciekawe, doszedłem do wniosku, że najgorszym konkurentem dla ciebie, jak zakładasz firmę i robisz produkt, że klient powie, że jego rozwiązanie jest good enough, czyli okej, wystarczająco dobre. Czyli ludzie mieli problem, ten problem nie zginął,
ale ludzie przyzwyczaili się do tego problemu, tam jakoś reagowali, ale mieli większe priorytety. Bo wtedy była ta bańka internetowa, wszyscy inwestowali w internet, w strony internetowe, w różne tam, a zajmowanie się siecią komputerową korporacyjną było na drugim czy tam trzecim planie i nikt nie chciał się tym interesować. Nie kupowali dlatego, że produkt nie działał, bo działał fantastycznie, tylko priorytety były, się zmieniły w międzyczasie. I taki jest niestety rynek high-tech. Tak. Dlatego jak ktoś zakłada firmę technologiczną i chce siedzieć tam 10 lat, to forget it, nie ma szans. To się to wszystko zmienia tak szybko, że tak i wtedy nam się to zmieniło, bo wszyscy zaczęli inwestować w internet, nie tylko pieniądze, ale też swój czas. Ci ludzie, którzy mówili, że fajny pomysł, tak, jak będziesz miał ten produkt, to zadzwoń, no jak dzwonię, mówisz co? Mam nasz budżet, mamy przeznaczony teraz na internet, nie mamy czasu, wszyscy są zajęci. Niestety, nie możemy kupić swojego produktu, bo nie ma czasu, nie ma pieniędzy na to. Ważniejsze są inne sprawy. I to się zmieniło dla nas, a my tego byśmy nie przewidzieli. Czyli zawsze w biznesie, zawsze trzeba być przygotowany na to. I ja to byłem przygotowany na to, więc ta firma nie upadła, bo ja miałem zasoby finansowe na tyle wystarczające, że, no, że to nas, mimo że straciliśmy $1 milion, to jednak mieliśmy jeszcze pieniądze, żeby zrobić ten piwo. I zrobiliśmy i no wyszło. Podczas twojego wykładu rok temu powiedziałeś taką rzecz, która no, bardzo mnie dotknęła i uważam, że jest bardzo mądra i warto, żeby ją wielokrotnie powtarzać. Znaczy nie tylko ważne jest, dlaczego klient ma kupić twój produkt, ale dlaczego ma go kupić teraz. No bo jeżeli nie ma drivera, żeby go kupić teraz, no to równie dobrze w tym świecie, o którym mówisz, w tym high-techowym, to może już go nigdy nie kupić, bo za chwilę ten problem się rozwiąże, na przykład w ten sposób, że on przestanie używać tego, co mu robi ten problem. Dokładnie. Tak. To mój brat zawsze powtarza, you know, the worst competitor is good enough. And customer says good enough, to już zapomnij. Się nie da przekonać człowieka. Nie da się przekonać. Bo znaczy, że to nie, już nie jest takie ważne. Czyli tak? Mów. Nie, no, trzeba rozwiązywać problem, który jest dla klienta palący i to teraz palący. Dokładnie. I wiesz, najlepszy czas na założenie, bo często zadały mi takie pytania, gdybyś zakładał firmę, to w jakiej branży? No i teraz ja na przykład tam pomagam firmie, która właśnie robi to, co ja sugeruję. Trzeba patrzeć na rynek i jeśli wchodzi coś nowego na rynek, to wtedy jakaś nowa technologia, coś przebojowego albo obiecująco przebojowego, to wtedy powstaje mnóstwo problemów różnych, które nie są od razu rozwiązywane. Jeśli chcesz założyć startup, to szukaj takiej sytuacji i znaleźć problem, który w tej chwili istnieje i który jeszcze nie był rozwiązany. No i to jest szansa, bo za 3 lata już ten problem będzie rozwiązany, wszystkie te ważne, łatwe problemy będą rozwiązane i bardzo trudno już coś tam zrobić. Dzisiaj takim problemem, według tego startupu, w którym ja tam trochę się w tym bawię, jest blockchain. Wszyscy mówią o blockchainie, ale nikt tego nie rozumie, nie wiadomo, co z tym jest, czy to jest prawda, czy propaganda, czy to jakieś bujanie, czy co to jest i jak to się je z czym i do czego pasuje. Jest, problem jest taki, że ludzie nie rozumieją, o co chodzi. Nie wiedzą, więc ta firma, którą tam troszkę zaangażowałem, właśnie robi taki portal, który niekoniecznie edukuje, dostarcza informacji, prawdziwych informacji, co naprawdę się dzieje w blockchainie. Chodzi o sprawy biznesowe, na przykład tam używanie blockchaina do różnych procesów przemysłowych. Czyli nowa technologia, nie wiadomo, czy ona wypali, czy nie wypali, ale jak się powstaje coś nowego, to od razu są problemy. Tutaj problemem jest to, że tak ludzie nie wiedzą,
co to jest i czy to jest naprawdę wartościowe. No i ta firma chce ten problem rozwiązać w jakiś sposób. Czyli bo za 3 lata albo blockchain już przestanie istnieć, bo nie będzie interesujący, albo wszystkie, albo będzie działać i wszystko będzie ustawione. I za późno wtedy już tam wchodzić. No tak, czyli tak naprawdę czas na robienie zakładów jest teraz, aczkolwiek no, w związku z tym, że to są zakłady, no to nigdy nie ma pewności, jaki będzie wynik. Nie? Jak ktoś chce mieć pewność, to trzeba pralnię założyć, nie? Albo fryzjera. Czyli mówisz tak, że w tym momencie interesuje, czy pomagasz biznesowi, który edukuje ludzi w kontekście tego, co się naprawdę dzieje z blockchainem biznesowo, nie tyle z kryptowalutami, ale o tych biznesowych zastosowaniach technologii blockchain. Tak. Bo jest to tak, jeden... Na przykład śledzenie pilotów. Ludzie tam, firmy już pilotują te zastosowania, no i teraz kto to robi, z kim to robi, co to robi, jakie są z tego wyniki. No bo jeśli jesteś tam menadżerem dużej firmy i słyszysz o blockchainie, to nie wiesz, no nie ma, jesteś zajęty bez przerwy i nie masz czasu się edukować, nie chcesz iść na kursy, bo to jest, no to nauczysz się technologii, ale to nie wiadomo, czy to warto, nie warto, więc taka informacja, czy na przykład moi konkurenci już to robią, jeśli robią, no to ja biorę, muszę się za to brać, ale jeśli na przykład w mojej branży na przykład transportowej, czy blockchain jest używany, czy nie używany. No ja jestem jakimś tam menadżerem branży transportowej, no to ja chętnie się dowiem. No okazuje się, w branży transportowej jest używany. No więc kto używa? Kto pilotuje? Kto próbuje? No bo jeśli moja firma tego nie robi, no to kurczę, trzeba się tym zająć, bo może będziemy na słabej pozycji, jeśli to naprawdę wypali. Czyli ludzie, takiej informacji dzisiaj nie ma, ale za 3 lata ona będzie wszędzie, bo już wszyscy będą wiedzieli, że co się używa w firmach transportowych i ten startup już nie będzie miał racji bycia. Oni w międzyczasie wymyślą nowe problemy, które będą rozwiązywać. Głównym celem jest znalezienie problemu, który można rozwiązać szybko i na który jest zapotrzebowanie oczywiście, bo to jest problem, którego jeszcze nikt nie rozwiązał. Słuchaj, powiedziałeś na samym początku taką rzecz, która bardzo mi się podoba, a jednocześnie właśnie tak później powiedziałeś, w Polsce pewnie jest mało popularna, że w Polsce ludzie robią po kilka biznesów naraz. Przepraszam, że tak przeskakuję, ale ta myśl mnie ciągle swędzi. I ty mówisz o tym, a ty mówisz, że ledwo znajdowałeś czas na prowadzenie jednego biznesu. Czyli jakby... Ale w Polsce jest więcej takich mitów na temat tego, jak należy prowadzić biznes. No drugi to jest ten, żeby go prowadzić 40 lat i przekazać dzieciom. Tudzież na przykład jest pewna grupa ludzi, to całkiem spora, co zaskakujące, którzy uważają, że sprzedaż biznesu to jest porażka. Chciałem zapytać, jakie są twoje ogólne myśli? Czy jakie są twoje przemyślenia na temat sprzedawania biznesu? Ja uważam, że to powinno być celem. Celem jest sprzedanie. Bo zarabianie na biznesie, bo patrzmy na to. Typowy, typowy biznes, dobrze prowadzony, zyskowny biznes, to da ci zysk w granicach 15%, maksymalnie 20% po przychodów, po opłaceniu podatków, czyli zostanie ci tyle pieniędzy. Okay? Jeśli masz 100 tysięcy złotych obrotu, to będziesz miał zarobki 15 do 20 tysięcy po opłaceniu wszystkich wydatków. To jest jeden, czyli to nie jest dużo w porównaniu z przychodami. Da? To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że tych pieniędzy nie możesz wybrać. Te pieniądze ciągle są w interesie, zapchane, bo to jest papierowy zysk, prawda? Bo masz, musisz inwestować, czyli tych pieniędzy nie wybierasz. Więc na czym zarabiać? Sztuką jest, a teraz taki biznes, który tam masz 100 tysięcy złotych, można go może sprzedać za 300 albo 400 tysięcy.
i bierzemy kasę od razu. I tu jest cały cel, przynajmniej w Stanach, zakładania biznesu, że zarobków nie ma. Ktoś często słyszałem takie, teraz niedawno widziałem taki biznesplan z Polski na temat cryptocurrency, no bo wiedzą, że tam się interesuje blockchainem, to dostałem, ale mnie to nie interesuje, tylko że był taki plan, że będą płacili dywidendy inwestorom, którzy tam kupią te tokeny jakieś. Ja mówię, ale z czego będziecie płacić? No będą tam, bo będą ci zysk. Ja mówię, że w małych firmach i nawet średnich firmach, nawet dużych firmach, zysk jest na papierze tylko. Jak się spojrzy na firmy giełdowe, które płacą dywidendy i przeznaczają na przykład 25% zysków na dywidendę, no to te dywidendy są w granicach 2% wartości udziału, czyli udział może kosztować $100, dostaje $2 dywidendy. Czyli to są malusieńkie pieniądze. Nie porażająca kasa, to prawda. Nie. Więc teraz, jeśli prowadzisz firmę i teraz jak to wszystko działa, dlaczego te firmy są sprzedawane? No bo nie mówię tylko o rynku amerykańskim, ale może to się przekłada częściowo na Polskę. Małe firmy są kupowane przez duże firmy? Bardzo rzadko jest, że jest fundusz dwóch małych firm. To bardzo rzadko. Więc duża firma kupuje małą firmę. Dlaczego? Że ta firma ma zarobki? Nie. Duża kupuje, na przykład Alex był kupiony przez miliardy. A nasze obroty małe. Dlaczego nas kupi? Dlatego, że my mieliśmy procent sukcesu polega na tym, żeby znaleźć rynek i zbudować produkt, żeby pokazać model, że ten biznes działa. Duża firma, komputer w tym wypadku, patrzyła na nas i mówi, patrz, Adlex miał wtedy obroty, nie wiem, $8 milionów, mało, ale mieliśmy tylko trzech sprzedawców. Wygenerowali ten sprzedaż. Firma jeszcze nawet ledwie tam miała tak, no, na break even, czyli no, miała tam malusieńki zysk, ale nie liczył się wtedy. Ale Compuware miał 750 sprzedawców na całym świecie. Więc oni sobie policzyli, że jeśli tych trzech sprzedało tyle, to moich 750 ile mogą sprzedać? No jakieś 200 zapłacili. Razy więcej. I tak myśli każda duża firma. Więc kupują małą, dlatego że ta mała pokazała, że jest rynek. Bo duża firma nie jest innowacyjna typowo. I oni nie są w stanie sprawdzić tam, czy jakiś tam pomysł, czy on się przekłada na biznes, czy nie. Przedsiębiorca, jakiś tam Witkowicz, czy jakiś tam inny, będzie pracował 40 godzin dziennie, czy to ile tam godzin jest w tym dniu, i będzie walczył do końca i wszyscy będą się, wiesz. I pokaże, że to działa. I wtedy oni mogą to kupić. Żaden z nich pracownik nie będzie pracował tak jak Witkowicz, czy tam jego wspólnicy. No tak. Nikt tam. I dlatego te firmy nie są innowacyjne. Więc one szukają takich właśnie przykładów. Ostatnio jest tutaj popyt bardzo duży na firmy biologiczne. Startupy teraz w zeszłym tygodniu. Firma była kupiona przez, która jeszcze jej produkt nie działa, kurcza, za $940 milionów. Jać. Bo mają patenty, mają wynalazki i doprowadzili ten produkt, tam chodzi o produkowanie ciałek
ludzki, które produkują insulinę, czyli diabetes, nie wiem jak to po polsku jest. Cukrzyca. Cukrzyca, że przeciw cukrzycy. Wow, świetne. Przeciw cukrzycy, że mają, że się zanosi dobrze, że ta tej firmy produkt będzie lekiem na cukrzycę. Jeszcze to może potrwać 5, 7, 8, 10 lat, ale zrobili tak duży postęp, że są najlepsi w tym, jeszcze produkt nie działa, ale ta firma duża farmaceutyczna patrzy na to jeszcze, jak ja ich nie kupię, to mój konkurent je kupi. No i zapłacili 940 milionów dolarów Bostonu firma. To w zeszłym tygodniu poszło. Nie każdą firmę tak można sprzedać za takie pieniądze, prawda? Ale duże firmy właśnie dlatego kupują. Małe firmy sprzedają dlatego, właśnie mówiłem, że z zysku się nie da wyżyć, to trzeba, bo zysk trzeba zawsze inwestować z powrotem w firmę, więc tak. Jest sprzedaż firmy to jest ten potencjalny zarobek. Krótkoterminowo, 3, 4, 5 lat. Jeśli firma jest nie 10 lat, to już jej nikt nie kupi prawdopodobnie, bo albo będzie okazało się, że ten produkt jest do niczego, nie ma rynku, albo nie ma rynku, albo po prostu, że to już minęło, bo technologii to wszystko się liczy czas. Timing is everything, prawda, jak to się mówi. Dlatego trzeba zakładać firmę, jak jest coś nowego, udowodnić i za parę lat sprzedać, to jest najlepszy model według mnie. Większość klientów, wiesz co, którzy się decydują sprzedać i z nami rozmawiają, to rozmawiają na takim etapie, jak mówisz, po tych 10 latach. Inna sprawa, że my nie sprzedajemy takich firm technologicznych stricte, tylko bardziej klasyczne biznesy. Natomiast ludzie przychodzą i wiesz, kiedy chcą sprzedać? Jak są znużeni, już są znudzeni własną firmą, mówią, dobra, już mam dosyć tego, porobiłbym coś innego. Albo inny biznes, albo w ogóle nic. I siłą rzeczy przez to, że sprzedają, sprzedają przynajmniej na mentalnym dołku, no to zarabiają prawdopodobnie mniej, niż gdyby tą firmę sprzedali na przykład rok czy dwa lata wcześniej, jak jeszcze byli na pełnym rozpędzie. Ach, tutaj, chociaż ja świeżo jestem po lekturze twoich przygód ze sprzedażą Crosscomu i wyczytałem z książki twojej, że miałeś lepsze oferty niż ta, z której finalnie skorzystałeś. I to nawet dużo lepsze. Absolutnie. Dwie miałem. Dwie. I to właśnie chciałem o tym mówić, że to była lekcja dla mnie dobra, że po wyjściu na giełdę w 1992 roku, parę miesięcy później, mogłem sprzedać to firmę dla IBM. Była mowa o, że daliby mi dwa razy tyle pieniędzy, niż ja dostałem 5 lat później. Wow. Ale. Tak, ale. Dwa razy więcej. No i, bo ale dlaczego ja nie sprzedałem? No mówię, kurczę, firma, podwajamy przychód co roku, mamy ileś tam 50 milionów dolarów z giełdy przyszło, w banku leży, inwestujemy w ten nowy produkt, który wygląda, taki nowa generacja produktu, tak, który idzie bardzo dobrze i tu będziemy 10 razy większy, mieli obroty, jak ten produkt wyjdzie. Więc za wcześnie sprzedać. A ten doradca finansowy mi mówił, że no wiesz, mówisz, w technologii to jest, dzisiaj wygrywasz, jutro będziesz przegrywał, więc nigdy nie wiadomo. Lepiej wziąć te pieniądze, ale nie wziąłem. A produkt się później opóźnił. Sprzedaż przestała rosnąć tak szybko. Akcje spadły z 36 dolarów do 5 dolarów. No i wtedy sprzedawać firmę? Nikt nie chce kupić. Mm-hmm. Później te akcje poszły w górę. Zgłosiła się firma. Ale to, przepraszam, to było jeszcze zanim spadły tak szybko. Jakieś pewnie rok później, typu może troszkę więcej, zgłosiła się druga firma. I rozeszło się o 2 dolary. Naprawdę? Oni chcieli, dawali 18 dolarów za akcję, ja chciałem 20. I się rozeszło. I gdybym wziął ich, bo oni, gdybym to sprzedał, bo oni płacili swoimi udziałami. Co jest pewnie w pewnym sensie ryzykowne, nie była gotówka. Ale gdybym wziął,
te 18 dolarów byłoby warte 85 dolarów dwa lata później. Ja cię kręcę, bo to ktoś tam ja bym kupił? Ja bym był 3-4 razy bogatszy niż jestem teraz i nie miałbym kłopotu, bym sobie siedział od tam, nic nie robił, a tak męczyłem się później przez kilka lat, żeby to wszystko rozkręcić znowu i odzyskać momentum i tą firmę sprzedać tej firmie duńskiej. Czyli miałem dwie okazje. Teraz już wiem, że w głowie trzeba ustalić, że będzie sprzedaż, sprzedajemy firmy na jak najlepszym czasie, jak wszystko wygląda kolorowo, to wtedy się sprzedaje. A nie już jak jesteś zmęczony albo jest jakaś potyczka, coś się nie powoli, jakieś niepowodzenie, jakaś strata, jakiś tam problem, już wtedy za późno, bo ludzie zaczynają pić, czyli no zaraz, może ta firma upada i z niej nic nie będzie, może tam jakiś problem podstawowy. I już wtedy jest cena zupełnie inna. Sprzedaj kurczę firmę, dopóki wszystko idzie dobrze. Wiesz co, no, niesamowite jest to, co mówisz i jak się tego słucha, no to w ogóle nie sposób się z tym nie zgadzać, a jednocześnie najczęstsza reakcja ludzi jest taka, że jak im idzie dobrze, to nie chcą sprzedawać. Po prostu nie, tam już po co będę sprzedawał, ale wiesz, no, ja przeżyłem dokładnie to samo. Firma, którą budowaliśmy ze wspólnikami, rosła rok do roku, rosła dwukrotnie, aż w którymś momencie, jak przekroczyła nasze kompetencje, no to drastycznie załamała lot. I gdybyśmy ją sprzedali w 2016 roku, sprzedaliśmy ją 4 razy drożej niż ją sprzedaliśmy w 2018. No bo, absolutnie, dokładnie. Nie wiem, czy twoje doświadczenie to potwierdza, natomiast ja obserwuję, że firmy rosną do takiego momentu, aż przekroczą możliwości swojego aktualnego zarządu, tylko że potem jak przekroczą te możliwości, to potem jakby to rzadko kiedy się zatrzymują, tylko jest raczej taki dosyć gwałtowny zjazd, aż gdzieś tam się je złapie, tylko że łapie się je znacznie poniżej tych, jakby tego punktu szczytowego, a czasami się w ogóle nie da złapać. Nie? Wiesz, to firmy zacina się postęp, wzrost z różnych powodów, między innymi, że management nie potrafi i o tym chcę za chwilkę powiedzieć, ale też rynek się może zmienić, konkurencja może się zmienić, to też jest, i to jest poza kontrolą twoją, nie wiesz. Ale jeśli chodzi o management, to są pewne takie etapy w firmie. Pierwszy etap to jest założyciel, wspólnicy, wszyscy razem pracujemy. Są jacyś tam pracownicy, ale wszyscy są napaleni. Okay? Teraz firma się rozrasta i typowo człowiek nie może zarządzać więcej niż 7 ludźmi bezpośrednio. Już jak więcej, to już jest kłopot. Tak. Czyli tak do 7 ludzi. No i teraz trzeba zatrudnić, mieć menadżerów, którzy będą, czyli zbudować następny poziom zarządzania. Taki pośredni między pracownikami a tobą, jeśli jesteś jedynym założycielem albo partnerami. Teraz i tu powstają problemy. Zatrudnienie menadżera to jest ryzyko, bo nie wiadomo, kto to będzie i czy się ta osoba sprawdzi. I tu bardzo często są problemy. I na tym etapie firma może wysiąść. I znowu, jeśli jest następny etap, wyżej, na przykład musisz mieć dyrektora, do którego podlegają menadżerowie, do menadżerów podlegają pracownicy, czyli jeden dyrektor, 7 menadżerów, 7 pracowników do każdego menadżera, to jest w sumie firma ma 50 osób. Czyli już na tym poziomie firmy się zacinają. Mhm. I jak inwestorzy, fundusze inwestycyjne, oni na to patrzą, są w radzie nadzorczej i pilnują. I wcześniej czy później założyciel firmy może się po prostu jest w stanie nie zarządzać. Na przykład Uber zwolnili założyciela, zresztą zwolnili Steve'a Jobsa w latach 80. właśnie dlatego, że nie potrafił zarządzać organizacją. On zarządzał wtedy tak samo jak ten Kalinick, który założył Ubera, on zarządzał to w taki sam sposób, taki przedsiębiorca młody, entrepreneur. A w dużej firmie już są potrzebne procesy, rzeczy, które są nudniejsze. Inni, nie można zatrudnić gwiazdorów samych, bo nie ma tyle ludzi na świecie, więc trzeba teraz ustalić firmę tak, żeby przeciętnie zdolny człowiek mógł funkcjonować dobrze na korzyść firmy i na tym nie można było zarobić.
I wtedy zaczynają się kłopoty. No bo tak jak mówisz, no ta faza jest nie dość, że jest trudna i wymaga innych kompetencji, to jeszcze w dodatku jest mało ciekawa, a bardzo, bardzo żmudna. No, myśmy się właśnie o to potknęli. Wiesz, że przekroczyliśmy 50 tak. osób, a nie zrobiliśmy takiej struktury zarządzania, jak mówisz, i niektóre zespoły miały po 20 osób. To się siłą rzeczy gdzieś tam porozjeżdżało, ale bardzo mi się podoba i cieszę się, że mówisz o tym, że firmę trzeba sprzedać wtedy, kiedy idzie najlepiej i kiedy wygląda na to, że to będzie nie wiadomo co, bo to jest moment, w którym kupiec będzie widział dokładnie to samo, nie? A w momencie, jak firma się zatrzymała, no to kupiec to też widzi. No ale kupiec widzi. Widzisz, kupiec, jak mówiłem na samym początku, żeby tego nie przeoczyć. Kupiec nie kupuje firmy dlatego, bo z reguły to jest duża firma, która kupuje. Oni nie kupują dlatego, że ty masz tam 5 milionów, czy pół miliona, czy milion, tego nie obchodzą te pieniądze, bo on ma 100 razy większą z firmy, czy albo 1000 razy większą. Jego obchodzi to, że ty udowodniłeś, że jest rynek i zapotrzebowanie na to, co ty produkujesz i to rośnie szybko. Bo jak to zacznie, ten wzrost zacznie maleć, to już go nie interesuje, bo on mówi, no to pewnie jest rynek, ale malutki i mnie to nie interesuje. Ale jeśli to rynek maluzieńki i tak, ale się rośnie to wszystko, na przykład co roku się podwaja, no to on widzi, kurczę, tak jak ten w Adlexie, oni zauważyli, no kurczę, ta firma trzech sprzedawców ma takie obroty, a moich 750, no to kurczę, to jest absolutnie fantastyczna inwestycja. I oni mi dali kasę za to, żebym sprzedał tę firmę. Ale gdyby nam się zacięło, to by nie kupili w ogóle za żadną cenę, bo ich to nie obchodzi. Oni nie chcą tam kilka milionów, czy tam kilkadziesiąt milionów przychodów, bo oni mają miliardy. Im chodzi o to, żeby z twojej małej firmy zrobić dużą firmę. I Compuware w ciągu, zdaje mi się, półtora roku miał obroty 70 milionów dolarów z mego produktu. Wzięli z 8 w ciągu niecałych 2 lat na 70 milionów. Jasne. Bo puścili produkt w swoją sieć sprzedażową i od razu zaczęło to iść. A ja nie miałem sieci sprzedażowej, by znowu zbudować sieć sprzedażową, tak. To trwa bardzo długo, bo trzeba zatrudnić sprzedawców. Jeden na trzech sprzedawców trzeba go wywalić w ciągu 6 miesięcy, bo się nie nadaje, czyli masz skuteczność 2/3, 67%. Średnio 7 sprzedawcy osiągają 70% swojego celu, jeśli wziąć tak średnio, na przykład w Compuware, mieli 750 sprzedawców i każdy miał jakiś tam cel sprzedażowy, nie wiem ile milionów rocznie, ale średnie osiągi były, sprzedawca średnio osiągał 70% celu. Czyli to jest bardzo, budowanie własnej sieci sprzedażowej jest cholernie trudne, niebezpieczne i na tym się firmy najczęściej też wykolejają. Nawet jeśli masz dobry produkt i rynek jest dobry, to jeszcze dojście do tych klientów jest bardzo kosztowne, tak. I pełne ryzyka. To też jest. I dlatego duża firma, jeśli widzi, że jedynym twoim mankamentem jest to, że nie masz sieci sprzedażowej, no to oni mają i oni chcą kupić to. Jeśli twój produkt działa i zaliczyłeś kilku dobrych klientów, takich, i oni widzą, że ci klienci nie wydają pieniędzy na byle co, no to ich, i dlatego skupili naszą firmę Adlex, bo mieliśmy taki Fidelity, Telekom Italia, takie duże firmy, kupowały firmy, nasz produkt, bo tam płaciły po kilkaset tysięcy dolarów za software, czyli oni widzieli, że patrz, to jest, no to jest wartościowe, bo jak Telekom Italia dała nam 650 tysięcy dolarów za nasz software, no to znaczy, że to jest warte. Później jeszcze tam inna firma telekomunikacyjna, czyli Fidelity w Bostonie dał 2,5 miliona dolarów za software w ciągu tam 3-4 lat, ale czyli ta Compuware patrzy na to, mówi, że to jest wartościowy produkt, działa, bo nikt nie da ci 2 miliony za software, który nie działa, czyli działa i załatwili to tylko z 3 sprzedawcami, czyli idealna sytuacja, żeby taką firmę kupić. I więc budując startup, tutaj w Stanach przynajmniej, każdy liczy na to, że pokaże, że jest rynek na
odkryje nowy rynek z nowym produktem i że ten będzie wzrost i wtedy ta firma się skasuje. Sprzeda i odda w ręce kogoś, kto będzie umiał to skalować i będzie miał zasoby, żeby to skalować. Dokładnie. Tak, no właśnie, bo to chodzi o skalę, tak. Tak. Ja jeszcze obserwuję taką rzecz, nie wiem, czy się zgodzisz, ale właśnie, że dusza przedsiębiorcy, czyli tego człowieka, który robi w pewnym sensie coś z niczego, w świecie korporacyjnym cierpi. No bo tam jest biurokracja, jakby nie patrzeć. Duże firmy bardziej przypominają urzędy niż małe firmy. No bo tam najważniejsze jest to, żeby był proces, żeby był budżet, żeby procedura się zgadzała. Tak jak powiedziałeś, no tam w związku z tym, że to są dziesiątki, czasami setki tysięcy ludzi, no to musi być zbudowane tak, żeby przeciętny człowiek sobie z tym dawał radę, a przedsiębiorcy i ich zespoły to zazwyczaj jest przeciwieństwo przeciętności. Nie? Wiesz, to jest wyzwanie dla tych firm i również to jest, po pierwsze, ja pracowałem, moją pierwszą, pierwszą pracę dostałem w Ottawie w Kanadzie, tak. W dużym takim firmie telekomunikacyjnej. No i w ciągu roku, właściwie nie, może tam było może rok, 13 miesięcy, rozwiązałem problem, zaliczyłem patent, napisałem dwa artykuły naukowe, no i przyszło takie roczne review, czyli mój szef wziął mnie do siebie do biura, mówi, okej, mam tu roczne sprawozdanie, jak to, no, rozmowa o podwyżce. Ja zarabiałem wtedy 12,5 tysiąca dolarów, a moi koledzy, którzy tam siedzieli po 10-15 lat, zarabiali tu 20-25 tysięcy, a im tam nic nie, oni tacy byli, no im tam specjalnie nie mieli osiągów. Moje były naprawdę fantastyczne, no bo ja znowu się wziąłem obsesyjnie do tego i pracowałem bez przerwy dla kogoś, ale jak już się biorę za coś, no to ja biorę się naprawdę z obsesją. No i to wyszło. No i on mi tam mówi i pokazuje, no czy mamy tutaj parametry i największą podwyżkę, jaką ci mogę dać. To nikt takiej podwyżki w tej firmie nie dostanie, jak ty. A tam było 4000 inżynierów i doktorantów różnych. Że podniosą mi podwyżkę, wezmą z 12,5 tysiąca do 14,5 tysiąca. 2000. A tak sobie myślę, kurczę, no ja myślałem, że mi dasz tyle, co ten co siedzi, co zarabia 20 tysięcy na biurku obok, który gówno zrobił za przeproszeniem, za rok czasu. No ale on, szef nie mógł mi dać, bo były takie struktury. Mimo tego, że byłem najlepszy. I ja od razu się wkurzyłem na to i zacząłem szukać, dlatego przyjechałem do Stanów, gdzie mi dali 25 tysięcy. Ale ja później byłem po drugiej stronie tego medalu i było bardzo trudno wynagrodzić jakąś gwiazdę pensją. Dlatego w Stanach się daje udziały, tak zwane stock options. Bo nie można znowu też dać, jeden zarabia dwa razy więcej niż drugi, no bo to się później ludzie dowiedzą i jest później discourse. Czyli jak to po polsku jest. Jakieś że dyskusje jest, no, i scysje, ludzie, tak, animozje i pretensje. Tak. Tak. Więc jako menadżer nie możesz tak, wiesz, szachrować sobie pensjami i mimo tego, że człowiek jest fantastycznie dobry, to jednak nie możesz go wynagrodzić odpowiednio. Dlatego się daje udziały, sprzedawcy dostają prowizję. Jeden sprzedawca w Adlexie zarobił jednego roku 640 tysięcy dolarów prowizji. Wow. Napisałem czek, szlak nie trafiał, bo on nawet nie był takim dobrym sprzedawcą, ale mówił, że deal życia. No i była taka ugoda i płaciliśmy wtedy 10% prowizji od sprzedaży i on przyniósł deal na 6,5 miliona dolarów. Wow. No i dostał. Uważam, że nie zasłużył, ale bez niego nie byłoby deala, no więc no zasłużył. No więc taka była ugoda i tak trzeba było płacić. Wow. Ale inżynier, który to zrobił, ten produkt, czy grupa inżynierów,
nie dostali podwyżki wielkiej, malutkie. No bo nie mogę im dać 600 tysięcy za to, bo ci inżynierzy, którzy robią produkt, który jest ważny, ale nie tyle było sprzedaży, będą myśleli, zaraz, ale ja jestem lepszy od tamtego, dlatego tam, więc jest problem, dlatego duże firmy muszą mieć te procesy, standardy i nie mogą tak, wiesz, szachrować pieniędzmi, różne kwoty płacić różnym ludziom. Muszą być standardy, bo inaczej to będzie jeszcze większy problem, więc tracą tych najlepszych, takich Witkowiczów, którzy uciekają z Kanady, jadą do Ameryki, ale gdy za to mają spokój. Za to mają spokój, zgadza się. No i potrzebują z kolei kupować, potrzebują z kolei od czasu do czasu kupić tych małych, żeby się zasilić tą ich innowacyjnością, ich pomysłami. A ci mali za to z kolei biorą pełne ryzyko i od czasu do czasu im wychodzi coś super. No właśnie, i to tak to działa. Innowacja zawsze pochodzi, przynajmniej ostatnie tam kilkadziesiąt lat, innowacja jest po stronie małych firm. Słuchaj, świetnie się ciebie słucha. Warto przeczytać twoją książkę. Pokażę. Bo to będziemy puszczać to nagranie, więc warto, żeby ci, co będą słuchać, zobaczyli. Czyta się bardzo dobrze tą książkę. Wręcz zaskakująco dobrze. Oj, jak na biografię. Jest tutaj dużo więcej niż to, o czym rozmawialiśmy. Jest tutaj historia o tym, jak twoja rodzina wyjechała z Polski, jak wyglądało trochę twoje życie w Polsce, potem początki w Stanach. Jest sporo fajnych anegdotek. Zdecydowanie warto poczytać. Warto śledzić, jak ty się gdzieś pojawiasz, aczkolwiek w Polsce ciebie jest bardzo malutko, od czasu do czasu jesteś, prawda? Tak. Raz na kilka lat chyba ostatnio. Za parę tygodni. Będziesz za parę tygodni. No więc zdecydowanie warto słuchać tego dżentelmena. Ja bym na koniec, Tad, prosił ciebie o jedną radę dla polskich przedsiębiorców, którzy nie chcą sprzedawać swoich firm. Albo dwie. No więc gdybym ja był w takiej sytuacji, to dla mnie byłoby ważne, czy ta firma ma tak zwany staying power, czy ona może się utrzymać na rynku przez wiele, wiele, wiele lat. Ja nie tylko utrzymać, bo utrzymanie, na przykład piekarnia, która ma pewne tam obroty, ale one nie rosną, nie podwajają się co roku. Nawet piekarnia po kilku latach, czy może dłużej nawet, może przeżyć tyle tam ileś lat, a w końcu ktoś tam wymyśli nową piekarnię, jeśli i może upaść. Jeśli biznes ma że można prognozować, że to będzie się podwajało, potrajało co roku i to będzie z tego wielka firma i w to wierzysz i widzisz to, możliwość do tego nie sprzedawać. Bo to jest taka szansa, na przykład ci ludzie, którzy zakładali tam firmy, te wielkie firmy, nawet ja miałem okazję sprzedać firmę, ale myślałem, że będzie dużo, 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 dużo większa firma, bo jesteśmy na dobrej drodze, mamy żyłkę złota, która będzie cały kubła, co wagony złota zaraz, jak tylko przekopiemy ileś tam setek metrów skali, I będzie tam tyle złota, no to ja bym tego nie sprzedawał. Ale takich wypadków jest bardzo, bardzo, bardzo mało. I raczej nie jest tak, że wiesz, zakładasz firmę, aż masz jednego pracownika, za rok masz czterech, później sześciu. Taka firma raczej po trzech, czterech latach widać, że nie będzie z niej nowy Facebook, czy tam nowy jakaś wielka firma miała setki milionów dolarów czy złotych obrotów. Jeśli tego nie będzie, no to trzeba sprzedawać. Ale jeśli wierzysz, że tak będzie, no to trzeba to ciągnąć, bo na przykład ludzie, którzy są
bardzo, bardzo bogaci. Mój sąsiad to jest ten Dean Kamen, który wymyślił Segwaya. Obok mieszka zaraz. I właśnie w ostatni piątek tutaj byli u mnie z Asbiro ludzie, chyba 18 osób, i miałem okazję oprowadzić ich, znaczy Dean Kamen zgodził się pokazać im swoją firmę, która jest tutaj w tym u nas niedaleko, i również pokazać swoje mieszkanie, swój dom, bo jest bardzo ciekawy. Aha. No i jedna z pań, właściwie Iwona Jabczyk, zadała mu pytanie. Mówisz, bo on przyszedł z nami i spotkał się w sali konferencyjnej i tam z nami siedział chyba z pół godziny, co było bardzo fajne. To jest człowiek, który jest na wyższym poziomie niż ja. On zaraz za chwilę powiem taką troszkę o tym. Ale ona mu zadała pytanie, które było bardzo fajne. Mówi, że my wszyscy mamy pomysły, a ty masz wiele pomysłów. Jak ty wybierasz ten, który naprawdę jest dobry? Skąd ty wiesz, że ten pomysł będzie dobry? No on mówi, pomysły są tanie. Każdy, one nie mają wartości. Ja biorę się za problem. Ja patrzę, czy jest duży problem, którego nikt nie rozwiązał, i czy ja mam szansę go rozwiązać. Jeśli tak, to ja się za to biorę. I to biorę się poważnie. Większość tych prób są porażkami, bo te problemy, duże problemy są trudne. Dlatego one są nierozwiązane, bo one są trudne. Jeszcze ich nie rozwiązał, bo gdyby był łatwy, już by nie było problemu. Więc ryzyko porażki jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Ale jeśli mi wyjdzie, no to zmienia świat. I on miał kilka takich. Ja zazdroszczę mu, że miał takie pomysły i mu wyszło, kurczę. Ale to jest tak rzadkie, że nie wiem, 99,9 firm nie ma szansy na takie coś. Więc jeśli, wracając do tego pytania, co bym radził, się zastanowić, czy jestem tym, czy moja firma jest tym jednoprocentowym, czy jednodziesięciu, czy jednopromilowym firmą, która ma szansę jednego promila wyszczelić na wielką skalę. Jeśli tak, ja w to wierzę i widzę postęp, no to nie sprzedawać. Ale szansa jest bardzo mała. A jeżeli nie, no to poważnie się zastanowić nad tym, co dalej. Tak. Super. Tak, powiem ci tak, to jest zawsze przyjemność ciebie posłuchać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja i dasz się namówić na rozmowę o tym, właściwie od czego dzisiaj zaczęliśmy, czyli tego, w jakim kierunku zmierza rynek. Bardzo ci dziękuję za to, co dzisiaj mi opowiedziałeś. No i ja chyba zmailuję się z tobą, żeby spróbować cię namówić na jeszcze jedną rozmowę. Wiesz, ja chętnie, chętnie dzielę się swoją wiedzą, no bo wiesz, niewielu mnie słucha, więc znajdę kogoś, kto mnie słucha, to bardzo chętnie porozmawiam. Aż trudno mi w to uwierzyć. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobała wam się rozmowa z Tadem. Ja za każdym razem czuję się zaszczycony i mądrzejszy i bogatszy po takiej rozmowie. Bardzo proszę was o informację zwrotną, o czym jeszcze chcielibyście się dowiedzieć. Czy to od Tada, czy od kolejnych osób, z którymi będziemy rozmawiać. Robimy ten cykl po to, żebyście wy, przedsiębiorcy, którzy budujecie lub będziecie budować firmy na sprzedaż, mogli to robić łatwiej. Dzięki.